witam, witam Was serdecznie w kolejnym raporcie z młodych. Jak to aktualnie wygląda? Dzisiaj temperatura, no iście afrykańska, powyżej 30 stopni, gorąco bardzo. Ale na starcie tego filmu, żeby to głośno wybrzmiało, chciałbym ogłosić, iż będzie konkurs. Oczywiście konkurs będzie, jak dobijemy do 6000 subskrypcji. Konkurs oczywiście dla subskrybentów, dla każdego, kto subskrybuje i ma oczywiście ochotę i się zapisze. Ale najpierw musimy osiągnąć to 6000. Brakuje już niecałych 50. Myślę, że znajdą się chętni wśród oglądających moje materiały, chętnych, którzy będą mieli ochotę na jakiegoś gołąbka z mojej hodowli. Od razu mogę powiedzieć w tym momencie, że na konkurs będzie rozlosowany gołąbek po córce Gabiego, czyli po córce tego mojego najszybszego rozpłodowca w historii. Będzie po jego córeczce i po dziwaku młodego pokażę, no jak już osiągniemy te subskrypcje. Gołąbek aktualnie już jest taki na wyjściu. Jeżeli ktoś wówczas wygra z hodowców, którzy mieszkają dalej, to wyślę go spokojnie na początku września, jak ruszą wysyłki. No, rośnie bardzo, bardzo fajny gołąbek, więc myślę, że ktoś będzie z niego zadowolony. Tak więc jeżeli macie ochotę na taki konkurs, zapraszam do subskrypcji, wciśnijcie subskrybuj i bawimy się dalej. A teraz wracamy do naszej młodzieży. Jak to wygląda z naszą młodzieżą? Tak się aktualnie prezentują. Mamy sobotę po południu. Tak jak mówię, na dworze naprawdę Sahara. Bardzo, bardzo gorąco i po gołąbkach widać, że jest na plusie, że tak powiem. Aczkolwiek tutaj na starcie chciałbym jedną rzecz jeszcze. Moje spostrzeżenie. Ja myślę, że ma to jakiś wpływ ze szczepieniem, z tymi szczepionkami, na jakie przeszedłem w tym roku. I ja bym chciał, żeby osoby, które szczepiły wcześniej, czy szczepią od lat tymi szczepionkami, żeby mi dały znać w komentarzu, czy ja dobrze główkuję. Zauważyłem jedną rzecz, bo wiadomo, że jeżeli coś się dzieje z układem trawiennym i tak dalej, to ogólnie gołębie wtedy dużo piją, więcej piją. Ja po tych szczepieniach, tak jak mówiłem, ja szczepiłem tymi szczepionkami RP i szczepionką, no już zapomniałem, PH. I ja zauważyłem jedną rzecz. Dzisiaj mamy ogromną Saharę na dworze. Mamy tutaj 86 gołębi. Ja wlałem ten pojnik o godzinie 10, jakieś 5 godzin temu. I do tej pory upite jest pół litra. Może z pół litra wypiły. Gołębie praktycznie w ogóle nie pobierają wody. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mają tego pragnienia. Tego pragnienia nie ma. One po oblocie wejdą do gołębnika, zjedzą, napiją się i ta woda praktycznie cały czas stoi. Nawet widzimy teraz, jak podchodzą, dotykają, wezmą, że tak powiem, dwa łyczki i to wszystko. Nie jest im to jakby w ogóle potrzebne. Gdzieś to zapotrzebowanie na wodę jest u nich mniejsze. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Gołębie wyglądają, tak jak mówię, no teraz ten upał spowodował, że może są troszeczkę bardziej takie przygarbione, jak to mówią. Jak to ja mówię, że tak wyglądają. Ale gołębie są naprawdę w bardzo fajnej kondycji. Odchody jak na razie rewelacja. Ale mówię, no tak, ten pobór wody jest naprawdę bardzo, bardzo minimalny. Takie moje jakieś spostrzeżenie na teraz. Jak to u mnie wygląda teraz? Tak jak Wam zapowiadałem wcześniej, wiadomo, teraz nie było tego filmu tydzień temu.
Tydzień temu miały robioną kurację na rzęsistka. To robię co roku. Miały ją robioną przez 5 dni. Oczywiście tam nic się nie działo, bo co miało się dziać? Gołębie były raczej zdrowe, aczkolwiek były dla wszelki wypadek przeczyszczone jeszcze pod tym kątem. No i po tej kuracji już w tym tygodniu, że tak powiem, skończył się tak zwany okres ochronny dla nich. Więc aktualnie karma już została wówczas, zaczęła być zmieniana. Aktualnie przeszła na karmę lekkostrawną i do tego jakaś odrobina super diety. Wyjechały już wszystkie grochy z karmy. Ptaszki są już karmione lżej. No i tak od poniedziałku, wtorku zaczęły być lekko podganiane, żeby już wszystkie zaczęły latać. Dodatkowo jeszcze od środy są wypuszczane rano i wieczór. Czyli pierwsze obloty rano były w środę. Ptaki wiadomo wtedy troszeczkę zdziwione, aczkolwiek no, te ranne obloty wiadomo są w naprawdę takim fajnym chłodku. Aczkolwiek u mnie zawsze na tych przejściach na obloty ranne troszeczkę zawsze jest inaczej. No i oczywiście zaczęły się obloty rano, no i zaczęły się jakieś braki, zaczęły się jak gołębie, bo już zaczęły oczywiście, pewna grupa zaczęła odchodzić, już zdarzało się w dniu wczorajszym, że tam ponad półtorej godziny nie było pewnej grupy, więc już zaczynają powolutku wchodzić na obroty. Ten, którego widzieliście na początku na przykład, wrócił po dwóch dniach, dzieciak polotowych. Tak więc coś odlatuje, coś wraca. Czasem troszeczkę ich nie ma, ale na tą chwilę i tak nie jest źle. W poprzednim tygodniu, na początku poprzedniego tygodnia, na jednym oblocie zgubiłem dwie sztuki. I teraz w tym tygodniu też zginęły dwie sztuki. Aczkolwiek jeden to był taki egzemplarz, który no nie chciał zbytnio współpracować. Raz przy, jak je podganiałem, okazało się, że wylądował w lesie. Przyleciał sobie tam po godzince z lasu, ewidentnie wyleciał. Więc już tam coś z nim było nie tak. To, że go nie ma, trudno. Że tak powiem, trudno się mówi i nic się na to nie poradzi. Aktualnie mamy 86 sztuk, tak więc jeszcze brygada całkiem spora. I tak jak mówię, teraz przeszliśmy na to oblatywanie już rano, wieczór. No wiadomo, teraz weekend, sobota, no to były wypuszczone tylko rano, bardzo wcześnie rano, gdyż wiedziałem, że tutaj w okolicach nie było, nikt nie puszczał, więc spokojnie sobie zrobiły oblot. Jutro niedziela nie będą latały, w poniedziałek też nie, bo w poniedziałek akurat nawet my mamy maraton. Lot przełożony na poniedziałek, no ze względu na te upały, więc tam może będzie troszeczkę lżej, ta pogoda zapowiada się troszeczkę lepiej. No i teraz już nie ma co tu się oszukiwać, karma, tak jak mówiłem, będzie cały czas lekkostrawna. No i te obloty będą, znaczy już teraz nie trzeba ich za bardzo wymuszać, one już same z siebie, jak już ruszyły, tak już to wygląda coraz lepiej. Dzisiaj całe stado latało ponad 15 minut, wysoko na fajnych obrotach. Po chwili tam połowa usiadła, a reszta polatała sobie do 45 minut. Bez, już nie wiadomo, nie trzeba ich ganiać. Jeżeli bym miał młode musieć ganiać, to by było wiadomo, że coś jest z nimi nie tak. Młody jednak musi sam z siebie mieć tą chęć do latania. Więc tak jak mówię, 45 minut to już jest całkiem fajnie. Jak będą odlatywać, tak, no tak jak mówię, dzisiaj mamy 15, mają dwa tygodnie jeszcze na takie rozlatanie, na takie właśnie zapoznawanie terenu, nabranie odrobiny kondycji i jeżeli wszystko by poszło dobrze, to za dwa tygodnie, gdzieś tak na początku sierpnia, można by było zacząć próbować je wywozić. Nie mam zamiaru w tym roku wozić ich dużo razy. Doświadczenia takiego mojego, najlepsze sezony miałem wtedy, gdy były wożone dosłownie kilka razy przed sezonem pojedyncze wywózki. Dobrze to wychodziło. Później wtedy wchodziłem z treningami
ptaki wtedy fajnie wytrzymywały cały sezon. Jeżeli jest zdrowie, jeżeli pod tym kątem wszystko jest ok, to gołąb młody bardzo fajnie sobie radzi. Takie jest moje zdanie. Jak wyglądają? No moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie. Przede wszystkim bardzo ładnie się rozrosły. Ptaki, tak jak ci, którzy oglądają, wiedzą, już dłuższy czas ta cała drużyna jest oddzielona, nic nie było dokładane. To też jest plus tego roku, że nic nie dokładałem z tych późniejszych. Ptaki są już w miarę równe, wszystkie w miarę mocne. Nic tutaj nie chodzi, nie piszczy, nie ma tutaj tych młodszych. I to jest na pewno plus tego roku i plus tego, jak sobie z nimi można popracować. Wiadomo, jak to wyjdzie wszystko w praniu i zobaczycie, będziecie sobie to oglądać na kolejnych materiałach. Aczkolwiek, tak jak mówię, teraz jeszcze co jest w planie? W planie na pewno jeszcze jest szczepienie na ospę, które jeszcze nie było wykonane, ale to tak jak Wam wspominałem, dlatego, że no nie chciałem, że tak powiem, jako że gołębie dorosłe są przez ścianę, żeby jakoś ten wirus tutaj zadziałał na gołębie stare. Teraz mamy koszowanie na maraton dziś. Za tydzień ostatnie 500, więc myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia, właśnie może gdzieś w sobotę albo w jakiś taki dzień, albo nawet jak już po zakoszowaniu ich na ostatni lot, wówczas te zaszczepię na ospę i będzie już, że tak powiem, pod tym kątem fajrant, jeśli chodzi o szczepienie młodzieży. Wówczas damy im troszeczkę jeszcze odsapnąć po tym szczepieniu, no i będzie można się brać za nie troszeczkę ostrzej. Moje rokowania na ten rok, na razie wszystko idzie bardzo fajnie. Na razie idzie bardzo fajnie, ptaki bardzo fajnie wyglądają w ręku. Tak jak mówię, troszeczkę wyglądają na takie przygarbione, ale to też jest fakt, że od karmienia minęło już dobre 8 godzin. Około 8 godzin minęło, więc ogólnie już nawet po karmieniu, po chwili dosłownie, po godzinie, dwóch już było widać, że jest wszystko strawione. Ten metabolizm po tych oblotach, gdzie już zaczynają fajnie latać, od razu widać, że metabolizm przyspiesza. To trawienie też jest bardzo szybkie. Momentalnie widać po nich, że wola są puste. Tak więc wszystko idzie w dobrym kierunku. A tak jak mówię, teraz cieplutko na wolierach. Tam w cieniu to jeszcze sobie lubią posiedzieć. A tak to widzimy sporo piór. Wczoraj było sprzątane, piór już sporo. Leżakują sobie gdzieś po bokach. Na wolierce sobie leżakują w cieniu. Jeszcze trzeba im dzisiaj chyba kąpiel postawić. Niech może też się popluskają, też im będzie milej, bo dzisiaj już po południu w ten upał na pewno oblotu mieć nie będą. I tak to mniej więcej wygląda na ten moment. Następny materiał to na pewno materiał z maratonu. Zobaczymy, jak on wyjdzie. Będzie raczej z wiatrem, trochę spychającym gołębie, tym razem na północ. Jak wyjdzie, zobaczymy. Plan jest na około 16 sztuk zakoszowanych. Co będzie, to będzie, zobaczymy. No tak jak mówię, został jeszcze w gołębiach dorosłych maraton i 500. I kończymy loty gołębi dorosłych. Szybciutko zleciało, powiem szczerze, jak pstryknięcie palcami. A z młodzieżą pracujemy dalej. Macie pytanka, zadawajcie, chętnie odpowiem. No i dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym pobieraniu wody. No i oczywiście subskrybujcie kanał. A już za niecałe 50 subskrypcji jedziemy z konkursem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.